Cześć, tam z tej strony Jerek82, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku z Farmers Life, moi drodzy. Dobra, weźmiemy ten klucz, weźmiemy filtr. Bierzemy się, moi drodzy, za robotę, bierzemy pasek, bierzemy rurę. Dobra, bierzemy się za robotę w końcu, czas najwyższy wziąć się za robotę. Kosa mi się prawie zepsuła. Ale to nic, moi drodzy. Obrządki już moje są zrobione. Co się nowego wydarzyło? Znikło mi zadanie z księdzem. Mamy styczeń, czyli tylko w grudniu te zadanie jest. Albo w listopadzie, albo w grudniu tylko te zadanie. Znikło mi te zadanie, ale za to mamy, moi drodzy, wyduj krowę. Mogę już to dostarczyć. Mamy 8.24, ale zanim to zrobimy, to ja sobie, moi drodzy... O, kolejna butelka gotowa. Właśnie, stop, brr, bo ja tu cały czas... Pędzę bimber, moi drodzy, pędzę bimber, weź butelkę, ile tu mamy? 9 godzin jeszcze, opału starczy, dobra, to niech się dzieje, niech się dzieje. To niech się dzieje, idziemy naprawić ten traktor. Nie mam wszystkich elementów, ale się pozbędziemy przynajmniej części. O, brakuje nam koła, brakuje nam kierownicy, brakuje nam... Czego nam brakuje? Napraw. Pasek mamy jakiś. Filtr jakiś mamy. Naprawimy. Jakiś wydech mamy. Coś tam jakąś rurę sobie naprawimy przy okazji. Dobra. Brakuje nam koła i brakuje nam kierownicy. No właśnie, brakuje nam koła i brakuje nam kierownicy. Teraz kierownicę można byłoby kupić u tego naszego dziada. Ale... Tylko nie wiem, czym go przekupić. Może go przekupimy tym. W sumie jak tam będę szedł... To weźmy te butelki, opitolmy od razu. Parę groszy zgarniemy od niego, nie? Piwo. A co nam się tu? Zbyt zimno. Kazimierz musi się ogrzać. Najlepiej przy ogniu i w łóżku, ale na krótką metę pomogą te stosowane napoje. Jeśli będzie mu zimno, zbyt długo może się przeziębić. O kurde, to trzeba gorącą herbatkę wypić. Mamy herbatkę? Mamy. Rozgrzewającą herbatkę. Dawaj. Pożyjemy. Jeszcze muszę wziąć papierosy. O! On nie lubił papierosy. Papierosy były tu. Nie, nie było papierosów. Dobra, tego już nie bierzemy, bo już to nam nie jest potrzebne. To już nam też nie jest potrzebne. Mamy jednego tego. Tego jednego to zostawimy. Może być i tu nawet. Dobra, potrzebujemy koła i potrzebujemy kierownicy. No to walimy do Kazimierza, moi drodzy. Kurde, nie do Kazimierza. Co ja? Sam do siebie się teleportowałem. Naprawdę. I to jeszcze tyle czasu straciłem. Nie, idziemy do Tadzia, moi drodzy. Idziemy do Tadzia. Panie Tadziu. Zapalimy? Nie, nie zapalimy, bo nie mam. Prezent bimber. Kurde, on chce papierosy. Dobra, to trzeba będzie kupić fajki, moi drodzy. Trudno. Trzeba będzie kupić fajki, bo on mi nie sprzeda tej kierownicy. O, ona ma fajki. Co to jest za taboret? 1260. Za co za taboret? Pogięło cię? A fajki? To 14. 1140. Kurde, to też dużo. Dobra, dawaj. Dawaj fajki, ale w zamian weź... Ej, bimberek mam. A bimberek ile by... Za bimberek dostanę 672, dobra, co ona ma? Nalepkę jagodową, 180, dobra. I to. Nie? To by było chyba na tyle z tobą, co? Chyba tak, więc teraz możemy z nim popalić trochę. No, zapaliłeś? Jak ci tam? Gdzie, chłopie?
Wzrosło trochę? Trochę wzrosło. Zaraz zobaczymy, czy to rośnie, czy to nie rośnie. Bo nie wiem, czy to rośnie. Rośnie. Dobra, dawaj. Chłopie, jaraj. Jaraj, póki możesz. Już? A teraz mi sprzedasz koło? Koło kosztuje 1100. Dobra, koło potrzebuję. Kierownicy potrzebuję. Mamy części zamienne. No i elegancko. Dobra. Mamy to, mamy to, mamy to. Teraz tak, czym on jeszcze tu handluje? Handluje rowerem, nie. Wózek do roweru. Wóz, wóz. Jeden wóz, drugi wóz. Może nie jest tak dostojny jak w siodle, ale za to tyle rzeczy można za jednym przewieźć. A tutaj stare alejary. Nie do tego no, nada. Dobrze się prezentuje. Dobra, tu musimy mieć tu Krajzega 2200. Ja. Ale mamy tak, mamy koło, mamy to. No i dobra, git malina. To ogarniemy sobie jeszcze, moi drodzy, targ w Zalesiu. A, i wyskoczyło mi. Co mi jeszcze wyskoczyło? Wyskoczyło mi coś takiego, że za 2 miesiące mi się produkty zepsują. To też niedobrze. To się nie bardzo bym się cieszył z tego powodu. No ale trudno. Tutaj, panie Filipku, ja bym ci opitolił to. Dużo tego za to nie dostanę, ale zawsze coś. A koń ile... O kurde, koń kosztuje 3,8. Szczotkę chciałem, właśnie, bo moje krowy w gównie się tarzają, jeśli świnie się tarzają w gównie. Dobra. Pasze? Dobra, pasze nie. Chodź. Heniek, znowu? Oddał mi, ty. Oddał mi. W końcu mi oddał. A to. Heniek. Heniek. W sumie dawaj wszystko, po co ja tu się będę rozdrabniał. Czy ja potrzebuję widły? Nie, widły sprzedam. Co ja mogę? Co to jest? Sznurek. W sprawach prawnych rękach to cudo potrafi błyskawicznie zmieniać luźne stosy siana czy słomy w praktyczne kostki. Często się plącze i wtedy... Dobra, to tam. To on jeszcze ma. Cep ma. Cepa nie mam. A czekajcie, bo ja mam tu... Jan. Pogadamy. Prezent Bimber, zamieniam się w słuchnię. Dobra. Nie gadam z tobą, nie chcę mi się. Mam coś dla ciebie, mleczko mam dla ciebie. Dawaj mi nagrodę. O, 3,5 stówy. Jaki zewtór nie zepsuł mi bramę na prawo od wejścia do sklepu. Na co komu te sztachety potrzebne? Skoro nie umiem zadbać o głupią bramę, to ludzie pomyślą, że o sklep też nie potrafią. Stepan albo zajęty, albo pracuje dla kogoś innego. Kaziu, pomożesz mi? Kurczę, no. Za deski ci zwrócę, jak tylko skończysz. No dobra. Dobra, to trzeba byłoby naprawić to. Naprawdę chcę bramkę do sklepu. Mam młotek? Mam młotek. Mam młotek, ale nie mam desek. Co trzeba byłoby naprawić? Potrzebuję 11 desek i jednego złomu. No dobra. 11 desek i... 11 desek chcę. Jeden złom chcę, dobra. Zobaczymy, czy ona mi to odda, czy nie. A, jajka miałem jej sprzedać jeszcze. Właśnie, właśnie, właśnie. Dobra, naprawmy najpierw to. O, kolejna butelka gotowa. Dobrze, dobrze, dobrze. Tu potrzebuję 11 desek. Jasny gwint. I dwa złomy jeszcze. Powiedz, że masz złom. Kurde, złomu nie ma, ale ma za to 11 desek. Dobra, 11 desek wezmę. Wejdziemy po złom tutaj. Bo ja go chyba tutaj gdzieś zostawiłem. No. Dobra, piątkę sobie weźmy. Aj, znowu do kibla nie poszedłem. Kurde.
Mogłem iść do kibla. Mogłem iść do kibla, byłbym lżejszy. Czy łom mam? Łomu nie mam. Nie mam łomu. Paliera, trzeba łom kupić. Kurde, muszę kupić łomu znowu. Daj mi łom. Daj łom. Trudno. Trudno. O, naprawmy to. Zośka ma bramkę naprawioną. Dobra, dawaj Zośka kasę. Dawaj nagrodę. 120 tylko? Ja. Kałaś mnie Zośka. Dobra, masz ten. A, jeszcze w międzyczasie. Dobra, to może w domu wam pokażę. To może wam w domu pokażę. Butelka wódki. Mi się ona przyda może. Ale dobra, mieliśmy jeszcze iść szybko do księdza. Naprawić mu te organy. Więc jak już tutaj jesteśmy, to to zróbmy. A chcę wam pokazać, że nie opłaca się robić kanapek. Zadanie wykonane, pokonaj alkoholizm. Jo, już nie jestem alkoholikiem, ale jaja. Dobra, to teraz tylko miód pitny, jakieś zwierzaka i traktor. Dobra, traktor naprawimy. Dzisiaj zrobimy to wszystko. Chcę zajarać? Nie palisz, a ty. Może weźmiemy udział we mszy, co? To? I to tyle? Darowiznę damy mu? Dobra, dajmy mu tu darowiznę, niech ma na maksa. Już więcej, pozbyłem się stówy, trudno. Może będzie... A poczekaj, pogadamy. Kurde, obrączki za tysiaka znowu. Prezent. Nie, nie daję ci żadnych, już więcej prezentów tam. No. Klucz. Klucz, idziemy organy naprawić, moi drodzy. No wiem, że ci się nic nie chce. Naprawmy te organy. No i sprzęt prawie jak nowy. Tak myślisz? Teraz tym... Można go jakoś użyć. O, o, chyba nie. Nie można. No dobra, trudno. Nie to nie. Wracamy do farmy Kazimierza. Już wam mówię, o co mi chodzi z tymi kanapkami. Teraz wam wszystko powiem. Moi drodzy. Zaraz wam wszystko powiem. Wytłumaczę. Zobaczycie. Zabiorę, mam butelkę pustą. Rzadkę mam, trzeba krowę wyczesać. Chleb. Już wam mówię, proszę bardzo. Kanapka daje nam tylko 30. 30, moi drodzy, tego, nie? No, 30 energii, że tak powiem. Szynka daje nam 10, masło daje nam 10, to już jest 20. I zwykła kromka chleba daje nam 25, to 35. A kanapka daje nam 30. To się nie opłaca w ogóle. To lepiej jeść suchy chleb i jajka, nie? No. W ogóle się nie opłaca, moi drodzy. Coś mi się tu ma zepsuć podobno. Za 2 miesiące. Tu jeszcze jagody, ale cukru nie mam. Właśnie miałem cukier, kurde, kupić gdzieś. Żeby zrobić tu jeszcze te 2 zaciery. Ale... Ale dobra, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Nie będziemy na razie wnikać, będziemy myśleć o tym. Nie mam butelek. Dobra, nie mam. Nie mam. Idziemy, moi drodzy, naprawić ten traktor. Albo jak jesteśmy tutaj bliżej, to może wiecie co? Naszego burka wyczyścimy, bo on taki uklejony w tych klockach, to tak trochę brzydko to wygląda, nie? To ze mnie za gospodarz. A gdzie jest krowa? Krowa zbiała? Nie, jest. Zobaczcie, bo ta krowa też taka uwalona. Też taka uwalona. Zobaczcie. Ojej, a fu. Nie. Zobaczcie. To jeszcze na ryju. Ja nie mogę. Coś ty z tym gównem robiła. Starzała się. Świnie to rozumiem, ale ty?
Masakra. Dobra, krowa czysta. Krowa czysta. Bierzemy się za naprawę traktora. Co by nie było, dzisiaj będzie traktor naprawiony. Zrobimy to. Zrobimy to, moi drodzy, razem. Zrobimy to razem. Napraw koło mamy. Tego stękasz. I tu kierownicę. Naprawmy kierownicę. Ja, no i sprzęt jak nowy, moi drodzy. Zatankuj i ruszaj. Dobra, paliwo gdzieś było. Wyprodukuj zadanie wykonane, wyprodukuj miód pitny. Naprawdę? Coś oni mnie tu oszukują. Daj te puste butelki, bo już nie mogę. Dwie butelki. A, bo ja muszę trzy butelki dostarczyć. Dobra. Dostarczymy te butelki, proszę bardzo. Teraz mam, czekaj, 10 jagód mam. Ile potrzebuję, żeby zrobić zacier jagodowy? Potrzebujemy dwie borówki, a mam 10 jagód. Czyli potrzebuję 10 cukru. 10 cukru. No dobra, no to walim, moi drodzy. Znowu na farmę Tadeusza. Będzie jednak skakać. No trudno, no co ja na to poradzę, no. Na nic nie poradzę, no. Takie życie. Kasę, chociaż mam słabo z kasą. Słabo z kasą. Panienko, cukienko. Mam coś dla ciebie. Nagrodę. O, cukier, dwa słoiki. I ja. Dobra, a co jeszcze byś chciała? Zaimponowałeś mi. Każdy chłop, którego znam, potrafi wyłącznie pić, ale zrobić to umie samo co najwyżej herbatę, a i to nie zawsze. Mam propozycję. Pokaż, że naprawdę masz do tego talent i żaden trunek ci nie... Żaden trunek ci nie obcy. Wyprodukuj wszystkie trunki z tej listy, jeśli ci się uda, tak jak te poprzednie, to może kiedyś założymy produkcję. No kurde, pewnie, że tak. Talentowany gorzelnik. Kochana, pokaż, co ty chcesz. Wyprodukuj nalewkę malinową, nalewkę jagodową, butelkę wódki, bimber i miód pitny. Nie mamy miodu, będziemy musieli miód. Dobra, okej. Okej. Przekonałaś mnie. Przekonałaś mnie. Co to jest? Zacier jabłkowy. A był zacier jabłkowy tu? Nalewka malinowa. Maliny mamy, zacier. Jagody będziemy mieli. Bimber to był z ziemniaków. Powinien chyba jeszcze jeden być. Butelka wódki. Nie wiem, czego jest butelka wódki. Miód pitny. Miód pitny, miodu nie mamy. Miodu nie mamy. Zacier z owsa. To będzie z budki. Dobra, daj zacier z owca. Jeden. Będę miał. Zacier z owca. Ziemniaków mam. Z owca mam. Miodu nie mam. Jabłkowy. Nie mam miodu. Dobra, trudno. Pokaż. Cukru więcej nie kupię. A nie kupię, bo nie mam miejsca. Dobra, to masz miód pitny, ci sprzedam. Nie chcesz? Co ci jeszcze mogę sprzedać? Już więcej miejsca nie ma. Patrzcie, 498 na 500. Niepotrzebnie noszę tyle towaru, ale mam 10 cukrów to mi starczy, ale jeszcze bym potrzebował dwa cukry. Dwa cukry to sprzedamy jemu. Panie. Masz. Chcesz? Chcesz. No. Wiedziałem, że chcesz. Kosę bym ci jeszcze sprzedał, ale... Ale chyba nie. Kurde, niepotrzebnie to targam. No ale dobra. Nieważne. Co by było, to by było. Tu nie, to ja zabiorę. Ile mam kasy? Jeszcze 733. Dawaj cukier. Kochana, dawaj cukier. Dawaj cukier i... Co to jest? Tytoń tu jest nawet. A mnie ten stołek zastanawia. Dobra, nieważne. Nie będziemy się zastanawiać nad tym.
Jeszcze mamy, moi drodzy, dwie rzeczy do zwiedzenia. Mamy farmę Anny i mamy tutaj PGR-y do zwiedzenia, ale to nie dzisiaj, to nie dzisiaj. Dzisiaj ogarniemy sobie traktory. Może zaczniemy budowę. Może, tak myślę. Najpierw to ja bym się chciał pozbyć połowy rzeczy, których nie potrzebuję. A mianowicie, na pewno... Ej, drabinę mi rozwalili. Co za dziady. Na pewno klucza nie potrzebuję już. Nie wiem, czy łopatę potrzebuję. Na razie nie. Widły miałem sprzedać. Nie sprzedałem. Kosy nie potrzebuję. O, tu jest łom. Tego też nie potrzebuję. Młotki mi się przydadzą. Siekierę na razie też wyrzucimy. Tu. Młotek zostaje. Młotek zostaje. Dobra. Dobra, młotek zostaje. Napijmy się ze studni. Napijmy się ze studni. Zróbmy tak. Cukier wyrzućmy. Piwo nie. Zacier. Chociaż to jest zacier z obsa, to może bym to sobie zaczął robić. Czekoladki nie. Słoiki na pewno. Jak to wygląda sytuacja, moi drodzy? 56 minut. Mamy godzinę czasu, żeby zebrać. No dobra, to za godzinę sobie ogarniemy to. Fajki. Na razie z czekoladkami chodzić nie będziemy, bo to szkoda miejsca. Młotek zostaje. Piwo też wyrzucimy. Wódkę też wyrzucimy. Szczotkę. Ile szczotka waży? Szczotka waży kilogram. Też wyrzucimy. Młotek zostaje, butelki zostają, wiadro zostaje, siano. Siano. Siano i... Dobra, butelki na razie może też zostaną. Niech będzie. Siano dorzucimy tutaj do kojca. O! Siano tu do kojca dorzucimy. Dobra, i teraz poszukajmy paliwa, bo gdzieś tu paliwo było, bo mieliśmy naprawić, zatankować traktor. Paliwo będzie tu. Nie, nie ma. Ej, paliwa nie ma, naprawdę. Też nie mam. O-o. Houston, mamy problem. Naprawdę nie mam nigdzie paliwa? Nie wyrzuciłem tego? Gdzieś paliwo jest, tylko teraz pytanie, gdzie? Wiem, w cerkwi. Dobra, to zrobimy inaczej. Wiem, że paliwo tutaj może być koło tego, koło czołgu naszego. Bo ja bym chciał ten traktor tu przestawić, bo tu mi się on nie będzie podobał. Czołg tutaj był. Miałem łomu wcześniej. Nie mogę go otworzyć. Na pewno paliwo jeszcze jest przy tym. No. Przy czym? Przy drodze, no. Przy drodze na targu jest paliwo. A już mamy 17 godzinę, to zaraz tu nic z tego nie będzie. Kurde. Zaraz tu nic z tego nie będzie. A na pewno jest przy cerkwi paliwo i to jest tam 40 tego paliwa. Mam nadzieję, że ten czołg nie był otwierany jeszcze. Powiedz, że nie. Nie, nie był. Mamy to. 4 paliwa. Trochę mało. Ale dobra. Niech będzie 4 sztuki. Co tam? O, temu coś tu dolega. Co mu dolega? Przeziębienie, głowa boli za 2 dni. Apatia. Kazimierz nie ma ochoty. Kurde. Temperatury go ganiają. Wszystko go gania. Ja. Zima. Ponura. Brzydka. Niedobra. No nic. Jakoś to ogarniemy. Jakoś se to ogarniemy, moi drodzy.
ale najpierw usiądźmy do trakturka, zobaczmy co to jest. W ogóle trzeba chyba bramę otworzyć, bo nie wiem czy ta brama otwarta czy zamknięta. Kolejna butelka gotowa. To szybko, znowu kurde, no patrzcie, tyle rzeczy naraz do roboty jest, że to nie idzie się połapać, nie? Nie jest ci zimno, nie oszukuj. Proszę bardzo, jedna butelka, dziękuję. Robimy tutaj pyk. Miód miałem kupić, byłem w sklepie, nie kupiłem, nie? Mamy wodę, jeszcze mamy wodę. Dobra, na razie to niech się tam, później się tym zajmiemy. Traktor mnie interesuje. W tym momencie mnie interesuje traktor, moi drodzy. I mogę dolać paliwa. Mamy to. Potankuj, ruszaj. O kurde. Ja na biegu w RF. Ja to mam na strzałki nastawione, na szczęście. Dobra, traktor jeździ. Traktor jeździ, super. Wyprodukuj alkohole. No dobra, to muszę wyprodukować tyle. Ale dobra, my to tu. Ja to wezmę młotek. Dobra, nie stękaj, jeszcze trochę pociągniesz. 77 desek, trochę dużo. A tu trochę mało. 6 kilo. Dobra, dawaj wszystko. Moi drodzy, zaczynamy budowanie chyba, nie? Tylko, że ja nie wiem, czy ja tutaj... Wyrzuć to. Zaczynamy budowanie czegoś. Tak jest. Te deski. Jedna deska, ok. Eternit, ok. Okej, dobra. Ternit wyrzuć, a deski zabierz. Dobra, moi drodzy, mamy tu taki fajny kawałek terenu. I co byśmy tutaj sobie zrobili? Możemy już budować. Możemy budować furtkę, płot krótki i bramę. To tego nie wie. Innych byśmy chcieli ule wybudować. Na pewno ja bym ule chciał. Na pewno byśmy skrzynia, nie. Kompostownik, nie. Garaż. Garaż 60, o kurde, 70 desek, 96 eternitu. Słup z lampą. Słup z lampą na razie nie. Gnojownik na razie nie. Włącznik nie. Wychodek mamy. Wiata na jeden box. 16 eternitu, 45 desek. 32 eternity, 48 eternitów, 96. Ej, to się nie opłaca wiatę na 4 boksy ustawiać, ale jaja. Popatrzcie. 74 i 74 to jest 148, a tu jest mniej desek, ale więcej eternitów. Nie, to robimy wiatę na 3 boksy. Na 3 boksy. I teraz tak. Ja bym ją postawił gdzieś tu. Trochę nierówno z domem, nie? Maście desek. Ja bym chciał tak na równo z domem to zrobić. Równo z domem. Wiata 3 boksy. Znaczy ja będę to widział. Ona będzie na równo z domem. Powiedzmy, że gdzieś tak bym chciał to zrobić, co? O! Tu. Ekstra. A jakbym chciał drugą jeszcze wiatę na 3 boksy machnąć? Tylko nie wiem, czy ja tutaj chcę. Ja nie wiem, czy ja sobie tutaj... A garaż? Garaż. O, może ja sobie tu garaż bym pierdyknął. Tylko na garaż idzie. O Jezu, nie to. Na garaż idzie 96, kurde. Co?
I tu sobie pierdyknąć to. Nie, najpierw sobie pierdykniemy to. Najpierw sobie pierdykniemy to, moi drodzy. Zrobimy sobie to. O. Deski mamy pięknie. Ogarniemy sobie najpojedynczo. Jeszcze chwilę, co? Parę desek by się przydało, dobra. Dawaj, desek mamy tutaj dość sporo, więc ogarniemy. Młotek mi się zaraz zepsuje, kurde. No dobra, no to trudno, no to się zepsuje, to się zepsuje. No to co ja na to poradzę? Dobra, ogarnijmy sobie tutaj. No i się zepsuł. Ja. Kurek i krowę trzeba zaprowadzić do domu. Kurek, chodź. Kurek, chodź. Nie ma tutaj miejsca. No jak nie ma, tam pierdzielisz. To tu. Tu też nie ma miejsca. Gdzie jest krowa? Krowa do obory. Chodź. Ty idź tu. Kurek, chodź. Prowadź zwierzę. Idź, burek, do dziury. Czyli to na to wychodzi, że tutaj jest. To przeszkadza, tak? Że nie można go tam wprowadzić. A tu jeszcze drabina w ogóle. Chcieli mi, kurde, drabinę rozwalić, dziadygi. O, tu? Dobra. Zimno, mroźno. Dobra, wiem, że zimno, mroźno. Motek się zepsuł, kurde. Na szczęście mamy drugi. Więc spoko. Dokończymy to, moi drodzy, te nasze zadanie. Zobaczcie, dokończymy. Desek mam jeszcze trochę, mam jeszcze ze 20 desek. Trochę ciemno tu. Chyba, żebym lampkę postawił na środku. O. Na przykład tu. O, i niech się świeci. Od razu lepiej. Młotek, młotek, piątka. Jedną deskę to nie. Dobra. Budujemy tutaj. Zobaczymy, co będziemy mogli tutaj sobie ogarnąć. Świata na trzy boksy, ale podejrzewam, że to nie. Nie na trzy boksy. Znaczy nie na trzy boksy. No na trzy boksy, ale to nie takie boksy jak... dobra. Teraz potrzebujemy odgromadzić ciut eternitu. Na szczęście eternitu mamy sporo, więc powinno nam starczyć. Powinno. To wiecie, jak to jest, nie? Więcej nie wlezie. No dobrze, więcej nie wlezie. Oki doki. Dobra. O, eternit się skończył. Ja jeszcze te ule se postawię. Co by nie było, se te ule postawię. Bo one mnie tu będą chyba potrzebne. Dobra. 16. Mamy tyle, mamy. I mamy, moi drodzy, i mamy. I teraz co my możemy tutaj sobie zrobić? Bo mamy coś takiego jak przygotuj stanowisko. Możemy zrobić boks dla zwierząt, możemy zrobić kurnik, możemy zrobić hodowlę grzybów, możemy zrobić drewutnię i możemy zrobić warsztat. Nie? Ja będę potrzebował drewutni. Nie wiem. Będę rąbał drewno? Nie wiem. Zobaczmy hodowlę grzybów. Hodowla grzybów. Użyj.
Tu co tu jest? Użyj. Czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Mieliśmy kosę zepsutą, mieliśmy młotek zepsuty. Coś jeszcze, łopata na 59%, dobra. Co tu jeszcze mamy? Klucz na 40%, ok. 80, piła 72. Kiera, ta jeszcze, dobra, się kiera łomy. Bitwy się nie psują. Dobra. Mamy warsztat, moi drodzy. Mamy jeden warsztat. I mamy produkcję grzybów. Możemy sobie to... Ja bym chciał naprawić młotek. Aha, jeden złom i patyk. Okej, okay, a kosa? Dwa patyki. A łomu? Łomu co, nie da się naprawić? Tego naprawić się nie da. Patyki, złom. Okej. Okay. Dobra. Mamy patyki i złom. Zobaczmy, jak wygląda na przykład... Można to usunąć później? Czy to już jest na stałe? Można. Można, dobra. To zróbmy tak, tu mamy grzyby. Tu zobaczmy, jak wygląda drewutnia. Ok, a tu jak wygląda warsztat. No, fajnie to wygląda. Fajnie to wygląda. Tylko, że warsztat mi niepotrzebny, jak mam tutaj, przy grzybach, to warsztat mi tu nie będzie potrzebny. Co nie? Tak jest, dobra. Tu usuńmy warsztat. Dobra, warsztatu nie ma. Teraz ta drewutnia. Czy ja będę rąbał te drewno? No nie wiem, czy ja będę rąbał te drewno. Tak na dobrą sprawę. Nie wiem, może na razie nie będę rąbał drewno. A teraz zobaczmy, jak wygląda, moi drodzy, na przykład kurnik. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem jajków. A tu jak wygląda boks dla zwierząt. No. O, dobra. Tylko czy ja chcę tutaj mieć ten boks i czy ja chcę mieć tutaj kurnik? Nie wiem, co ja chcę. Nie, nie chcę. Nie chcę mieć kurnika na razie i nie chcę mieć boksu dla zwierząt. Nie potrzebuję. Wiecie, co ja sobie tutaj zrobię? Ja jednak chyba będę musiał wybudować jeszcze jeden. Jeszcze jeden. O, jeszcze jeden. Tak jest, mam desek. 8. Boks na 3 wiaty. Potrzebuję 16 desek, a ja mam tylko 9. Wiecie co? Robimy sobie tak. Wiata na 3 boksy. Jeszcze jedna. Tak to wymyśliłem. Dobra. O. Tak sobie wymyśliłem. A, dobra. Mam pomysł, moi drodzy. Dobra. Wiem, co ja jeszcze chcę zrobić. Hodowlę grzybów sobie zrobimy. Kurczę. Hodowla grzybów. Proszę bardzo. Teraz, żeby hodować grzyby, wrzuć gnój tutaj. Dobra, nie mam gnoju. Nie mam gnoju, ale za to mam trochę młotka. O, trochę młotka mam, ale desek nie mam, nie? Ja, dobra, zbudujemy dzisiaj to wszystko. Jak nic. A to jedno nachodzi na drugie. No dobra, trudno. To niech to nachodzi. Nie chcę, o, nie mamy już więcej tego, no dobrze. Desek też już nie mamy. A ja miałem iść ponaprawiać te narzędzia, dobra. No moment, uno momento. Uno momento, naprawimy sobie narzędzia za chwilę. Więcej nie wlezie. Naprawimy sobie to za chwilę. Teraz trzeba byłoby tylko tak, tą lampkę stąd zabrać.
Tylko lampki nie wezmę, to wezmę. Lampkę sobie poświecimy tutaj. O, żeby nam to świeciło, a my dokończymy naszą budowę. To się zastanawiam, czy ten bimber się jeszcze robi, czy... Nie no, musi się robić. Żebym nie stracił go, bo to będzie, wiecie co to będzie, będzie zaraz tragedia, nie? Nie mam desek, dobra, zobaczmy ten bimber. Bo jak mi się skończy to wszystko, to będzie tragedia. 5 godzin, nie, to trzeba dodać tego opału więcej. A dawaj 48 godzin niech będzie, dobra. 48 godzin, teraz tak, co my mamy dalej? Deski. Deski. Hop. Deski. Hop. Deski i deski. Kończmy tu naszą budowę. Żeby nie było. Pięknie, cudownie, po Amerykanie. Ule mieliśmy zbudować, dobra. Desek nie mamy, desek nie mamy. Ule to może bym sobie tam przy domu podstawił. Może co? To nie byłby głupi pomysł. Tu? Jakbym sobie takie ule postawił. O, jeden na przykład. Drugi na przykład. Trzeci na przykład. Trzy ule. Więcej. Zaraz desek nie będę miał, jak ja tak zacznę się rozbudowywać, nie? 3 ule, 4, może 5. 5 uli byśmy tu wstawili, co? O, o. No i tak by mogłoby być, nie? 5 uli, no. Desek nie mam. Kurde, desek nie mam. Jak nie mam, stary płot rozwalimy i już mamy deski, proszę bardzo. A? Taka szybka akcja. Taka szybka akcja. Proszę bardzo. Tylko ja te ule chyba krzywo postawiłem, nie? Raczej. Raczej, bo one mają wyloty tutaj. A, dobra, trudno. Czy to ma znaczenie? No i się popsuło. Ja. Motek się zepsuł. Kurde. Dobra, to wiem co trzeba zrobić, moi drodzy. Trzeba zabrać siekierę. Iść do lasu. Iść do lasu. Tu mamy drzewo. Tu takie jest ładne, duże. O. Tu dwa są nawet. O. Uwaga. Bimbo! O kurde, to mi spadnie na płot. To mi spadnie na płot, to niedobrze. Nie może mi to spadać na płot. Dobrze, że na chałupę nie poleciało. To dopiero była wyjazda, to? Razu sobie to porąbiemy, żeby to nie było. Nic takiego tutaj nam się nie wydarzyło. Odłożymy sobie to. Tu mamy parę patolków, oczywiście pozbieramy, bo co? Szkoda nie brać. A zresztą i takich potrzebujemy, żeby naprawić swoje narzędzia, moi drodzy.
żeby naprawić swoje narzędzia. No i git malina. Dobra, te drzewo wyrzucimy sobie tu. W ogóle, którą mamy godzinę? 22. Teraz będę naprawdę słaby. Ile mamy patelków? 13. Dobra, może starczy na razie. O kurde, starczy. Zobaczcie, jak tu mamy patolków. Patolków. Ubierz się, nie chcesz się wziąć, trudno. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Dobra. Teraz potrzebuję. O, tu jeszcze mamy deski. Dobra, mamy desek, a desek, spoko. A ja mam przy sobie 3 tylko deski, ale to nieważne. Deski w tym momencie są nieważne. W tym momencie ważny jest na przykład złom. Ok. Teraz idziemy do jakiegoś warsztaciku. Sobie ogarnąć na przykład tu. Idziemy ogarnąć sobie na przykład młotek, proszę bardzo. Pyk. Pyk. Kosę. Pyk. Co jeszcze? Siekiera, ile ona ma? 91%. Łopata ma 59%. Dobra, dawaj łopatę. Łoma nie można, wiadra nie można. Młotek, stówę, klucz. Pyk. Stówę. Stówę, stówę. No i dobra, no to kończymy, moi drodzy, naszą budowę uli. Dobra, nie mamy desek. Nie mamy desek? Mamy deski. Pyk, 15. Starczy nam w zupełności. Chyba. Chyba nam starczy, albo chyba nam nie starczy. Kurde, 4 desek, nie? Dobra, złom, olać złom. Olać złom, olać złom. Weźmy dechy. Dawaj wszystko, jak się zmieści. Zmieści. Jak się zmieści, to tak, klucz wyrzuć. A tu jeszcze mogę ponaprawiać. Motykę mamy. Widwy nie, dobra. Kosa na razie nie jest mi potrzebna. Łopata na razie nie jest mi potrzebna. Pasek nie jest mi potrzebny. Okej. Okej. No i dobra. Jeszcze teraz by co nam potrzebne było, moi drodzy? Potrzebne byłoby nam sporo eternitu. Potrzebujemy 16. To jest 32. 40 eternitu mi potrzebujemy. O Jezu, zemdlałem. Czy ja mam wiadro? Mam wiadro. Mam wiadro, dobra. Weźmy jeszcze to. Moi drodzy, jeszcze tu mam 23, dobra. Trzeba byłoby już się zdrzemnąć. Ale zanim to zrobimy, to zrobimy jeszcze jedno coś. Klocki są. To ci tak wisi. To ogon, to noga wisi. Zanim to zrobimy, moi drodzy, to wykonamy jeszcze jeden manewr, bo ja wiem, jak się grzyby sadzi. Ha, ha, ha. Musimy gnoju napełnić, proszę bardzo. Teraz zobaczcie, jak żygnę tutaj po tym podwórku, to będzie ile? Jak pięknie? Ale nic. Ale my to zrobimy inaczej. Robimy w taki oto sposób. Dodamy gnoju. Teraz jest 100% gnoju, dobrze. Dodamy gnoju tu, jest 100% gnoju. Dodamy gnoju tu. Aha, i tu jest gnoj pusty. A ty gnoju jeden tu. Gnój jest pusty, no dobra, trudno. Trudno, niech se będzie. Wiadro weź. Mamy? Mamy. Mamy trochę gnoju. Już idę. Czekaj, chłopie. Nie panikuj, spoko.
Tu mamy gnoju raz. No to nie wlazło? Wlazło. Teraz zobaczmy, po ilu mógłbym... Co? Za miesiąc niektóre produkty zgniją. Luty. Ej, luty mamy. Za miesiąc produkty zgniją. No dobra. To słuchajcie, to skoro mamy luty, to trzeba iść tu ogarniać tematy inne. Inne, a mianowicie pierwszy temat to jest temat butelkowy. 2 godziny 17 minut. Dobra, spoko. Godziny 17 minut. 3 godziny to jest 5 godzin. To jest 5 godzin. Co nam się tu zepsuje dzisiaj? Co nam się może zepsuć? Co nam się zepsuje? Jabłka się mogą nam zepsuć. Przez całą zimę. Niedobrze. Jajka się nam mogą zepsuć. Borówki mogą się nam zepsuć. To jest najgorsze. To ja niestety, ale zrobimy coś takiego. Walimy jagody. 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 Dobra. Teraz tak. Pan kolega jest zmęczony. Pan kolega ma przeziębienie. Herbata i sen w ciepłym łóżku. Dobra. I jest smutny. Dobra, smutny możesz być. Nie interesuje mnie to. Herbatkę walimy, moi drodzy, rozgrzewającą. Pyk. I walimy do łóżka na 2 godziny. Walimy do łóżka na 2 godziny. Wstaniemy. Zabierzemy nasze zaciery. Magiczne. Zdejmij. Butelkę też możemy zabrać za 2 godziny, za 3 godziny. To jeszcze tu moglibyśmy ugotować. Parę jajek byśmy mogli na szybko ugotować. Jabłko zaraz sobie zjemy. W sumie zacier mogę jeszcze wrzucić jeden. Dobra, trudno. Dawaj szybko zacier mali jagodowy. A tutaj szybko ugotujemy jajo na twardo, tutaj szybko gotujemy jajo na twardo, tutaj szybko gotujemy jajo na twardo. Ok. Ok, czyli nam tutaj się już raczej tutaj nic nam nie zepsuje. Chleb jeszcze możemy pokroić. To już wszystko jest. Dobra, to jeszcze tylko chleb sobie pokroimy i będzie gitara. Gotuj chleb. Jaja, zdejmij. O kurde, dodaj opału. Ale zdążyłem. Zdążyłem, dobra. Tu mamy 2 godziny jeszcze zacier. Tu mamy 2.35. No i dobra, no to moi drodzy, która jest godzina? 2. Trudno. 2 godziny znowu. Znowu 2 godziny, pobudka. Jest godzina 4.59. 4.59, dawaj ten zacier. Już więcej nic nie możemy zrobić. Możemy napełnić go wodą. O! Piec możemy napełnić wodą. Do pełna. Pyk. Jest, jest. Ile tu? Za 24 minuty. A ja bimbru nie robiłem? Nie no. Czekajcie, czekajcie. A co to się stanie, jak ja wezmę na przykład tu? Teraz zadanie. Nie działa. Nie działa, dobra. Ja wiem, że się kręcę jak sprut po kalesonach, ale trudno. To miał być zacier ziemniaczany. Tu
tu butelki, tu, tu chleb mieliśmy wyrzucić jeszcze. A i to, tego się trzeba pozbyć. Tu, 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 tu. Dobra. 6 minut. 6 minut, dobra. Nie, to ja wezmę jagodowy, bo musimy zrobić czekaj. Ja. Butelkę wódki mamy 3. Ej. Co jest grane? To jest granat. Ja wezmę jagodowego jednego. Dobra, idę. Idę, pędzelę te. Aha, nie mogę, bo tu muszę zrobić tak. Dobra, to mamy tu, proszę bardzo. To mamy tu. Dobra, żeby nie było, wyrzućmy to. To, to. Teraz tak. Miód pit. Nie, nie, butelkę łódki tylko żeśmy zrobili i jeden miód pitny. A co ja teraz zebrałem? Butelkę łódki zebrałem. Tu więcej nic nie mam. Lipa. Dobra, tam się gotuje, a muszę i tak jeszcze pospać sobie trochę. Przynajmniej, nie wiem, no ze 4 godziny, 5, o 10 starczy mi, niech będzie, może się odeśpię, a może i nie. Butelka się zrobi, o, odespał się, no i git malina, dobra, moi drodzy, git malina. Pokaż, co tu się zrobiło, ile się tego zrobiło, jedna się butelka zrobiło. Pału mamy, butelek nie mamy, wszystko tu, 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 tu. 43 minuty tu. Do kolejnej butelki, 6 godzin tam. Dobra. 6 godzin tam, moi drodzy. Oczywiście co? Standardowo, rano. Rano trzeba iść do kibla. Albo nawet i nie do kibla, tylko trzeba wyrzucić parę gratów. Pyk. Tutaj kupy są. A to skrzynkę bym jeszcze postawił w takim oto wypadku gdzieś. No właśnie. Dobrze. Rano zrobimy oczywiście to, co musimy zrobić, czyli musimy zrobić, moi drodzy, nasz oborządek. Kury mają to żreć. Jajka zbierzemy. Bo jakby to inaczej. No, świnia się zesrała. Krowę wyrzucimy też tutaj na zewnątrz. Chodź. Chodź. Znowu jesteś cała w gównie usmarowana. A, za mało miejsca. No to chodź tu dalej, ej. Chodź. Chodź tu. Zarazo jedna. No chcę cię wydoić, wyduj. Oczywiście rano obrządek, moi drodzy. Już wydoiłem tak szybko. Dobra, wymiana są puste. Idź sobie gdzieś. Ten, gdzie burek? Burek, chodź, ty też. Chodź, pobiegaj se tutaj, kurde, co ci będę żałował? No chodź, masz. Masz. Burka też, oczywiście posprzątamy, czyli standardowo, moi drodzy, z samego rana musi być widły, wezmę, właśnie. Wezmę widły, jedne sprzedam. Standardowo z samego rana musi być obrządek, jakby nie było, po to się ma te zwierzęta. O. Tylko nie wiem, czemu one takie umorusane zawsze. Ty sobie idź. Co my tu jeszcze możemy teraz szybko zrobić? Deski możemy wyrzucić, bo desek już nie będziemy potrzebowali. Będziemy potrzebować na pewno eternitu i to dość dużo. Więc... Poćpierć tu. Więc robimy tak. Wyrzucimy to, czego nie potrzebujemy. Siekierę wyrzucimy. Młotek jeden wyrzucimy. Drugi młotek wyrzucimy.
Łom zostaje. 5 jajek do sprzedania. Mleko. Mleko będziemy przerabiać na masło chyba. Będziemy smażyć później mięsiwko. Jajek. Dobra, jajek na razie nie sprzedaję. Biorę łom. To. Teraz to, co najważniejsze, czyli tak. Plinta. Do tego ze 20 sztuk amunicji. Gitara. I teraz wystarczy, moi drodzy, zrobić tak. Zjeść jajko. Iść się napić. I wracamy do starej cerkwi po Eternit. Ewentualnie możemy lelenia upolować. Tylko trzeba umieć celować, nie? No. Umieć celować trzeba. Chyba, że jeszcze tu gdzieś znajdę. W tym złomie ten Eternit jakiś. Może jeszcze nie wszystko pozbierałem. Bo może trzeba byłoby zrobić te porządki, co? Chyba tak, dawaj. Robimy te porządki tutaj, żeby to tak nie śmieciło się. A i nie poszedłem do kibla, nie? Dobry goguś ze mnie? Nie poszedłem do kibla, tak jest. Dobra, tu mało tego eternitu, ale to nic. Zrobimy, moi drodzy, porządki tutaj. Nie mogę na to patrzeć, że to tak brzydko się to tutaj dzieje. Dobra, gdzieś tu jeszcze było, z tej strony było na pewno, przy płocie. Gdzieś tu widziałem, o tu. O, pozbierajmy, tam jeszcze leży śmieć. Pozbierajmy. Mamy, zaraz będziemy mieli pełną wagę, to trzeba się chować, wyrzucić do środka. O, leleń tam biega. O, na razie sobie złomu tutaj, jak się dorobię jakieś przyczepki albo czegoś, to może wtedy będę atakował, nie? Tu jeszcze jakiś złom leży, jeden. Leży drugi złom. Gdzieś jeszcze leży złom? Tam leży leleń. Kurde, może jeszcze bym go upolował? Dziada? Może bym go jeszcze upolował, co? Spróbujmy, moi drodzy. Spróbujmy zrobić jeszcze lelenia. Ale żeby to miało ręce i nogi, wyrzućmy najpierw to. I ewentualnie zobaczmy, ile tu mamy tego eternitu. Kurde, tylko 5, a ja potrzebuję dużo. Aliera! A może lisa? Jak strzelę w lisa, to ucieknie leleń. Wolałbym lelenia upolować. Dobra. Lisa mamy. Lisa mamy. Teraz dobrze byłoby tego lelenia znaleźć, ale tak jak mówiłem, jak strzelę. Jak strzelę, to będzie lipa. Mamy łom? Mamy łom. Dobra, ja mam jeszcze jeden pomysł w takim razie. O, tam jest coś. Ej, no co? Zniknął mi leleń? Ej, jakim cudem. Dobra, nie, to nie. Wiem, gdzie mogę. Do Tadzia. Ale czy ja mam pieniądze? Nie mam pieniędzy. Paliera, nie mam pieniędzy. To nic, pójdziemy do Tadzia. Ale zanim pójdziemy do Tadzia, moi drodzy, weźmiemy łom do ręki.
I otworzymy sobie kolejnego czołga i zobaczymy, co tu w tym czołgu jest w ogóle. O! Zobaczymy, co tu w tym czołgu jest. Co oni nam tu dobrego schowali? Nic, on już był otwarty. Ej, naprawdę? Ja... Dobra, chodźmy do Tadzia. Kurde, Tadziu się mnie boi, bo strzeliłem. Nie, naprawdę. Ja... Dobra, nie ma to, moi drodzy. To ja tu w takim razie się biorę chyba za ogarnianie to, co mogę. Młotka nie mam. To, co mogę, a zaraz a mogę niewiele. Mogę niewiele, więc trudno, ale ja mam jeszcze taki jeszcze jeden pomysł mam w takim razie. Pomysł mam taki, że może pójdziemy jeszcze coś pohandlujemy. Brakuje nam. Czym byśmy pohandlowali? Jajkami moglibyśmy pohandlować. Tutaj 38. Ale czekaj, tam było chyba 20... Kurde, bo chcę wybudować tą drugą, tą w końcu, no. 4 jajka, niech pójdą na sprzedaż. Szynka niech idzie na sprzedaż. Granaty? Mam jeszcze jakieś? Kurde, no. Jestem wkurzony, moi drodzy. Jestem lekko wkurzony. Bimber, 3 godziny 4 jeszcze mam. Jestem trochę wkurzony. Tu co możemy jeszcze opitolić stąd? Tak na dobrą sprawę nie za wiele. A, lisa odkuwać. Dobra. Dobra, mam nadzieję, że to się nam uda. Ale zobaczymy. Rozpocznie 18 minut. Dostanę głowę lisa nawet. Ja potrzebuję głowę lisa. Dobra, może na razie nie potrzebuję. Na razie, wiecie co, opitolimy to, co możemy, bo to trudno. Bo ja potrzebuję tutaj... Kolejna butelka gotowa, ja. Dobra, tam. Panie. Panie, weź skórę z lisa za 280. Dobra, weź mięso, trudno. Tylko 5. Weź szynkę. Trofeum z lisa. Masz, mamy 768. Już jest dobrze. Widły i tu temu opitolimy 20 traw. No ja za to dostanę. 20 traw, dostanę 20 baksów. No trochę... Nie wiem, czy to dobry interes, żebym zrobił. Chyba nie bardzo. Ale dobra, nieważne. Tobie sprzedamy widły. Kurde, 75. I to. 887. Dobra, nie jest źle. Moi drodzy, nie jest źle. Nie mam Eternitu, ale wiem, gdzie mogę go kupić. Mogę go kupić tutaj. A więc kupimy go za... Za 26 Eternitu mogę kupić. Kurde, bo już więcej nie mam pieniędzy. I co teraz? I co teraz? Teraz powrót na farmę. Dokończymy tą budowę. Może starczy. Choć wątpię, bo tu już 16, to już mamy 32. Więc... Bida. Bida z nędzą. Bida z nędzą. Bida z nędzą, no. 9 brakuje. Nie mam pieniędzy, moi drodzy. Nie mam pieniędzy, nie mam nic, nie mam... Nie mam nic. Ale... 9, to i tak będzie za mało, nie kupię. Ja nie kupię. Dobra, mamy 15.42, no nie wiem co, ja pójdę do lasu, poszukam jeszcze. Pochodzę po lesie, pozbieram patyki.
No bo na tą chwilę i tak chyba nie... butelkę muszę zobaczyć. Bo na tą chwilę i tak za bardzo nie mam co robić. Znaczy nie mam co robić, no nie mam z czego robić. Może nie to, że nie mam co. O, tu jeszcze mi mamy godzinę 48 na to, żeby się zrobiło. No dobra, no to co, ja sobie pójdę, albo wiem co pójdę, pójdę sobie pościnam drzewka. O, ja sobie to porobię. Tak właśnie, tak sobie zrobię. Dobra, karabin mi niepotrzebny, amunicja niepotrzebna. Potrzebna jest mi na razie... Potwierdzić, potrzebna jest mi na razie siekiera. Ja sobie, po moi drodzy, pójdę sobie w zimie porąbię drzewka. O, tak właśnie, porąbię sobie te wszystkie drzewka. A więc cóż, wam życzę miłego dzioneczka, trzymajcie się i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Na razie, hej hej.